Perswazja jest wtedy, kiedy robimy coś w najlepszym interesie drugiej osoby. Natomiast manipulacja uważana jest za taki ciemny aspekt perswazji. Oczywiście używamy w czasie manipulacji perswazji, ale uważa się zazwyczaj, że nie robimy tego w interesie drugiej osoby. Chociaż manipulacja sama w sobie nie musi być zła. Mówimy przynajmniej po angielsku, częściej po polsku może nie, że chirurg manipuluje nożem i sprzętem chirurgicznym po to, żeby dobrze przeprowadzić operację, więc to nie musi być coś z gruntu złego. Natomiast uważa się, że perswazja leży w interesie drugiej osoby, natomiast manipulacja nie.